Serwis informacyjny 20 sierpnia, Edyta Nawrocka, witam Państwa, zapraszam. Na początek zaglądamy do Zamku Książ, gdzie rozpoczął się 9. Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki imienia księżnej Daisy. Na koncercie w sali Maksymiliana swoje interpretacje utworów Vivaldiego, Beethovena i Straussa zaprezentowali m.in. szwedzki wiolonczelista Mats Lindström, austriacki pianista Paul Gulda i grający na altówce Włoch Piero Massa. Koncert dzisiejszy jest poświęcony Romanowi Totenbergowi, legendzie polskiej wiolonistyki i muzyki, który niestety w tym roku zmarł w wieku 101 lat w Bostonie. On był pierwszym profesorem w ogóle tutaj w Książu w 2004 roku, przyjechał wtedy do Książa. I graliśmy jego dzisiaj utwory, które są były jemu bardzo, bardzo bliskie lub jemu wręcz dedykowane. W tym roku festiwal będzie dłuższy. Potrwa do 26 sierpnia. Odbędą się także dwa koncerty w ścisłym centrum Wałbrzycha. W tym roku spotykamy się nie tylko w sali Maksymiliana, nie tylko w innych przepięknych komnatach Zamku Książ, ale również dzięki temu, że otrzymaliśmy większe dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dzięki temu, że większą kwotą festiwal wsparła gmina Wałbrzych, możemy również dwa koncerty zaproponować Państwu w starej części miasta. Na jeden z nich zapraszam do sali witrażowej ratusza, a na drugi do Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Atrakcją dla publiczności i świadectwem zaufania ze strony organizatorów jest ankieta, która każdemu widzowi festiwalu pozwala wybrać 5 utworów z pomiędzy przeszło 100, a te, które będą cieszyły się największą popularnością, trafią do programu przyszłorocznej jubileuszowej edycji Ensemble. Na liście są utwory, które były grane przez 9 lat festiwalu. W tym roku repertuar nieco się zmienił. Staramy się zaprezentować publiczności utwory bardzo mało znane, wręcz zapomniane lub mało znane znanych kompozytorów. Więc to jest odmienny festiwal od poprzednich, gdzie staraliśmy grać głównie takie perełki muzyki kameralnej. Festiwal to nie tylko koncerty w książańskich wnętrzach. To także młodzi ludzie, którzy często przyjeżdżają z daleka, żeby mieć unikalną możliwość grania w jednym zespole z wybitnym muzykiem, a nie tylko siedzenia naprzeciwko niego i słuchania. Przyjeżdżają tutaj znakomici muzycy, profesorowie, którzy współpracują, grając w jednym zespole, nie tylko siedząc naprzeciwko zespołu i dając uwagi, ale jednocześnie grając z nimi w jednym zespole, człowiek może po prostu korzystać, że tak powiem, na żywo z wszelkich takich uwag, ale również inspiracji, które na żywo wychodzą podczas grania jednego utworu. Nie mniej pozytywne są opinie uczestników warsztatów aktorskich imienia Jerzego Grzegorzewskiego. Uważają, że to świetny sposób na wakacje, choć całe dnie spędzają na próbach w sali balowej. Ja jestem bardzo wytrwałym bywalcem tych warsztatów. Jestem tutaj 4. albo 5. raz, tak długo jak trwają warsztaty aktorskie w Książu. I uważam, że jest to świetnie spędzony czas w wakacje, bardzo duży rozwój dla aktora, który już skończył szkołę i nie ma dostępu do warsztatu i do pracy z takimi wybitnymi profesorami jak na przykład pani Fudalej w tym roku. Festiwal nie tylko ma swoją stałą publiczność wśród mieszkańców Wałbrzycha i okolicy, ale za każdym razem zaskakuje też turystów, którzy przyjeżdżają do Książa i zostają, żeby posłuchać koncertów. Myślę, że jest to bardzo fajna akustyka i świetnie, świetnie słychać każdy dźwięk, także odbiór jest bardzo dobry. Także jesteśmy bardzo zadowoleni. Jesteśmy tutaj na wakacjach i przyszliśmy tylko na chwilę, ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że tak fajnie zakończył się ten dzień. Festiwal zakończy się 26 sierpnia. Kursy interpretacji muzyki kameralnej w Zamku Książ, których rezultatów możemy słuchać podczas koncertów festiwalu Ensemble, doszły już niemal do półmetka. Bierze w nich udział 19 młodych muzyków. Formuła kursów jest unikatowa w skali Europy. Na festiwal przyjechali zarówno wykładowcy, którzy towarzyszą mu od początku, rok w rok, jak wiolonczelista Piotr Janosik, ci, którzy regularnie pojawiają się, jak skrzypek Jakub Jakowicz, lub dołączyli nieco później, jak Piero Massa z Włoch. Po raz pierwszy w Książu gościł Mats Lindström, szwedzki wiolonczelista mieszkający na stałe w Londynie, który współpracował z najbardziej znanymi artystami, takimi jak Wladimir Ashkenazy czy Nigel Kennedy. Artyści opowiedzieli dziennikarzom o swoich wrażeniach z festiwalu podczas konferencji zorganizowanej w restauracji książęcej.
Wyjątkowa jest atmosfera festiwalu, bardzo przyjacielska i ciepła. Nie jest to domeną wszystkich festiwali, gdzie często spotyka się takie sytuacje, że ktoś przyjeżdża zagrać popisowy solowy numer i wyjeżdża. Jest raczej atmosfera rywalizacji. Tutaj jednak jest bardzo ciepło, bardzo przyjacielsko, wszyscy współtworzą razem sztukę. Zaskoczyło mnie mój pierwszy poranek tutaj, kiedy o 7:30 zostałem obudzony przez kogoś, kto ćwiczył Chaconę Bacha, co świadczy również o bardzo dużych ambicjach i poziomie. Mats Lindström jest zachwycony Zamkiem Książ. Spodobała mu się publiczność, był zadowolony także ze swojego sobotniego koncertu. Napisałem wielką ilość wiadomości oraz maili do moich przyjaciół, mówiąc o tym, jak wielkie wrażenie robi na mnie Zamek Książ. Cały czas myślę o tym, jakim olbrzymim jest Zamkiem i szkoda, że jest tak mało znany jeszcze w Europie. Powinien być znacznie bardziej znany. Robi na mnie wrażenie, ilu tu musiało pracować ludzi, jakie życie tutaj się toczyło, ale także te 9 edycji festiwalu. Studenci uważają, że połączenie formuły warsztatów z takim miejscem jak Książ gwarantuje niepowtarzalne inspiracje. Cieszą się też, że mogą grać zupełnie nieznane sobie utwory i że tak wiele się dzieje. Wyjeżdżając z Książa po 2 tygodniach intensywnych prób, koncertów, człowiek zabiera po prostu całą walizkę nowych umiejętności, pomysłów i takich wspomnień, które później przez kolejne miesiące już takiej pracy, powiedziałabym, czysto sezonowej, tak nie wakacyjnej już tej od października, września, bardzo się przydają i dzięki temu człowiek zachowuje świeżość przynajmniej na te pierwsze pół roku pracy jakiejkolwiek, czy to orkiestrowej, akademickiej, czy jeszcze innej. Młodzi ludzie zaczynają grać na instrumentach w wieku 5 czy 6 lat. Niemal codziennie poświęcają pół dnia na szkolenie warsztatu technicznego i uzupełnianie wiedzy. Wykładowcy uważają, że studenci są coraz ciekawsi, co z kolei przyciąga nowych profesorów. Generalnie jest zauważalny bardzo duży rozwój w tak zwaną dobrą stronę. Jest coraz więcej studentów, coraz lepsze warunki mamy, jest coraz więcej koncertów. Jak przed chwilą organizatorzy powiedzieli, coraz większe dotacje, czyli ten festiwal jest już co najmniej w kraju zauważany, doceniany i przyjeżdżają bardzo ciekawi studenci i coraz to nowi profesorowie czy wykładowcy. Oprócz wielkich nazwisk podczas festiwalu można było posłuchać również słabo znanych kompozytorów, takich jak Władysław Żeleński czy George Onslow. 2 lata temu właśnie w tę stronę zaczął ewoluować festiwal, który przedtem był związany z jubileuszami, takimi jak rok Schuberta czy rok Chopina. Rzadko grany kwartet smyczkowy Beethovena, opus 18 nr 3, ma być atrakcją sobotniego koncertu. Marcin Markowicz, dyrektor artystyczny, nie chce na razie zdradzać, czego możemy się spodziewać podczas przyszłorocznego jubileuszu 10. Festiwalu Ensemble. Przed każdym koncertem będą rozłożone ankiety z utworami, wszystkimi utworami, które były grane przez 9 lat na festiwalu i każda osoba będzie mogła sobie 5 utworów wybrać i zaznaczyć, które by chciała usłyszeć w przyszłym roku. My to potem zliczymy i te najchętniej widziane utwory włączymy do repertuaru w przyszłym roku. Jak udało nam się dowiedzieć, podczas jubileuszu pojawi się wystawa plakatów z wszystkich poprzednich edycji i wystawa zdjęć oraz pamiątek. Nie jest też wykluczone, że koncerty będą się ponownie odbywać w innych miejscach niż Zamek Książ. Organizatorzy cieszą się bardzo ze 100 tysięcy złotych dotacji z Ministerstwa Kultury, bo to pokazuje, że festiwal trafił już na stałe do kalendarza największych krajowych imprez. Wałbrzyscy policjanci nie mogą pozwolić sobie na wakacje. W ostatnich dniach zatrzymali nieletniego złodzieja łańcuszków i 2 kobiety, które dokonały rozboju za 2 butelki wódki. Wałbrzyscy policjanci schwytali 15-latka, który metodą na wyrwę kradł złote łańcuszki. Młodzieniec działał w sposób gwałtowny, podbiegał do starszych osób i na siłę zrywał im biżuterię z szyi. Do jednego z takich zdarzeń doszło przy ulicy Palisadowej. Poszkodowaną była 78-letnia kobieta. Wartość skradzionego łańcuszka razem z zawieszką oszacowała na około 150 zł. W wyniku drobiazgowej analizy zgromadzonego materiału policjanci dowiedziało do walki z przestępczością przeciwko mieniu Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu zatrzymali 15-letniego chłopca, który przyznał się do dokonania tego rozwoju. Podczas postępowania policjanci udowodnili młodemu złodziejowi jeszcze 4 inne kradzieże tego typu. Nieletni stanął przed sądem rodzinnym, który skierował go do placówki wychowawczej.
Natomiast policjanci z komisariatu trzeciego zatrzymali dwie nietrzeźwe wałbrzyszanki, które zaatakowały w sklepie ekspedientkę za to, że nie chciała sprzedać im alkoholu. Do zdarzenia doszło przy ulicy Niepodległości w Wałbrzychu. Dwie nietrzeźwe kobiety próbowały w jednym ze sklepów kupić alkohol na tzw. krechę. Gdy ekspedientka odmówiła, rzuciły się na nią, obezwładniły, a następnie ukradły dwie butelki wódki o wartości 54 zł. Natychmiast po zgłoszeniu na miejsce zdarzenia przyjechali policjanci z komisariatu trzeciego Policji w Wałbrzychu. Po krótkiej penetracji terenu zatrzymano dwie panie, które raczyły się już skradzionym alkoholem. Obie były nietrzeźwe, każda z nich miała prawie promil alkoholu w organizmie. Kobiety zostały przewiezione do policyjnego aresztu. Po wytrzeźwieniu zostały im przedstawione zarzuty rozboju, za który grozi nawet do 12 lat pozbawienia wolności. Żadnemu z faworytów o tytuł Mistrza Europy w Forcrossie nie udało się zwyciężyć podczas sobotnich zawodów na Słonecznej Polanie. Tomasz Slawik zaliczył upadek tuż po starcie w finałowym biegu i zajął czwartą lokatę. Michałowi Prokopowi przypadła z kolei dopiero siódma pozycja. Po ekscytujących zjazdach na najwyższym stopniu podium stanął Szwed Felix Beckemann, który wyprzedził Słowaka Marka Pesko i Czecha Lukasa Mechurę. Najlepszy z Polaków, Mariusz Jarek ze Szczawińskiego Klubu, uplasował się na 10. miejscu. To było trzecie wielkie tegoroczne wydarzenie sportowe rozegrane na Słonecznej Polanie w Szabnie-Zdroju. Po Mistrzostwach Świata oraz Pucharze i Mistrzostwach Polski przyszedł czas na zmagania najlepszych europejskich kolarzy ekstremalnych. To właśnie ze Starego Kontynentu pochodzą najwybitniejsi zawodnicy Forcrossa. Mamy Mistrzostwa Europy, które de facto można by określić, że to są Mistrzostwa Świata, gdyż mamy tutaj Mistrza Świata aktualnego Michała Prokopa, Mistrza Świata z 2010 roku Tomasa Slawika, aktualnego Mistrza Europy Holendra Josta Wichmana, który będzie bronił dzisiaj tutaj tytułu. Mamy tutaj Romanę Rabunkową z Czech, aktualną mistrzynię Europy, która będzie również broniła swojego tytułu i wielu, wielu innych wspaniałych zawodników. Tylko się cieszyć. Forcross to ekscytujące zjazdy po prawie półkilometrowym torze naszpikowanym skoczniami, rowami i ostrymi zakrętami. Oprócz profesjonalnych rowerów, kolarze muszą posiadać również niesamowitą technikę i doświadczenie. Pomimo tych cech często dochodzi jednak do wypadków i wywrotek, które kończą się otarciami, obiciami, a nierzadko także złamaniami. Ważne jest również dobre przygotowanie trasy, która musi spełniać warunki bezpieczeństwa. Tor na Słonecznej Polanie uważany jest za jeden z najpiękniejszych i najlepszych na świecie. No troszeczkę zawodnicy narzekali, że jest za sucho, no czasami jest za mokro, czasami jest za sucho, no ale spełniliśmy ich prośby i polewaliśmy tor, także w tej chwili jest dobrze. Po zjazdach kwalifikacyjnych, które rozgrywane są pojedynczo, wydawało się, że wszystko idzie po myśli zawodników z lokalnego klubu MTB Wieża Anna. Piotrek Paradowski uplasował się na wysokim 5. miejscu. Pierwszy był Tomasz Slawik, drugi niespokrewniony z nim Austriak Hannes Slawik. Trzeci z kolei Michał Prokop. Po zjazdach finałowych lista zwycięzców uległa jednak znacznym zmianom. Na najwyższym pudle stanął Szwed Felix Beckemann. Srebrny medal przypadł Markowi Pesko, a brąz Lukasowi Mechurze. Tomasz Slawik był czwarty, natomiast Prokop dopiero siódmy. Pomimo dobrego startu w kwalifikacjach Piotrek Paradowski spadł z 5. na 25. pozycję, a oczko za nim uplasował się jego kolega z klubu Gustaw Dondela. 19. miejsce przypadło Robertowi Kulesze, a 21. Remkowi Oleszkiewiczowi. Najlepszym zawodnikiem lokalnego klubu okazał się tego dnia Mariusz Jarek, który zamykał pierwszą dziesiątkę. Zawody obejrzało przeszło 2000 widzów. Aleksandra Dawidowicz oraz Marek Konwa zostali zwycięzcami zawodów MTB Sprint Kryterium Uliczne, rozgrywanych w piątkowy wieczór na ulicach Jeleniogórskiej Starówki. Impreza, której twarzą jest Maja Włoszczowska, po raz kolejny przyciągnęła na jeleniogórski rynek kibiców spragnionych emocji i sportowych wrażeń z wysokiej półki. Jelenia Góra chce być znanym miastem w Polsce, znanym z jej walorów turystycznych, rekreacyjnych, rowerowych. Chcemy być miastem rowerowym. Majka jako tak popularna osoba, znana nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, jest tym magnesem, który może pozwoli nam przyciągnąć potencjalnych turystów. Dwuminutowy przejazd wymagał od zawodników nie tylko ogromnej koncentracji, ale także siły i zwinności. Trasa wiodła bowiem przez wąskie ulice dookoła Placu Ratuszowego. Trasa dzisiejsza jest bardzo trudna. Praktycznie prowadzi w samym centrum Jeleniej Góry, włącznie w tym, że wjeżdżamy do ratusza, przejeżdżamy przez główny hol w ratuszu miasta, wyjeżdżamy z drugiej strony, także jest trudna, techniczna, no, trzeba być bardzo dobrze przygotowanym, szybkim, no i oczywiście bardzo odważnym i technicznie
wchodzić dobrze w te zakręty, bo tutaj na zawodników czeka wiele, wiele takich trudnych momentów, niespodzianek, no i trzeba ryzykować. Na starcie piątkowego sprintu stanęło 11 kobiet i 39 panów. Wśród nich nie zabrakło zawodników ze światowej kolarskiej czołówki. Ja trzymam kciuki oczywiście najbardziej ze swoje koleżanki teamowe. Ola Dawidowicz tydzień temu zajęła 7 miejsce na Igrzyskach Olimpijskich, więc widać, że jest w świetnej formie. Zagrozić jej myślę może Ania Szafraniec oraz Kasia Solus z polskich zawodniczek. Jest także Magda Sadłecka. Z międzynarodowego grona mamy tutaj mistrzynię Holandii Laure Turpin, mamy wielokrotną mistrzynię Francji Cécile Rodravanel, więc myślę, że to jest to grono zawodniczek, które będzie walczyło o zwycięstwo. No u panów jeszcze bardziej interesująco, bo tutaj naprawdę zawodnicy światowej elity, wszyscy na bardzo równym, wysokim poziomie. Oczywiście Polacy wszyscy trzymają kciuki za Marka Konwę. Pomimo tak silnej obsady na mecie dominowali jednak Polacy. Wśród pań pierwsza linię mety przekroczyła Aleksandra Dawidowicz. Rywalizację mężczyzn wygrał bezkonkurencyjny Marek Konwa. Po drodze są takie schodki, prawda? No może nie jest to Bóg wie jak ciężki element techniczny, ale mówiłam wcześniej, jak chwila dekoncentracji, to można się tam wywrócić i naprawdę sobie zrobić krzywdę. Trzeba być po prostu mega skupionym i uważać, co się dzieje na trasie wyścigu. Wyścig jest bardzo szybki, niebezpieczny z okręty, ponieważ jedziemy na dużej szybkości i można łatwo się przewrócić, wpaść w jakiś budynek albo cokolwiek. To tyle z wyścigu sprinterskiego. Jutro zapraszamy na relacje z parady rowerów oraz niedzielnego wyścigu cross country. W serwisie informacyjnym to już wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę. Do zobaczenia jutro o godzinie 17:15. Prezenterkę uczesał salon fryzjerski René, Wałbrzych, Piłsudskiego 50. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.